bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Orkiestra, za mną! Marsz! Szanowni Państwo, bardzo serdecznie wszystkich Państwa tu zebranych, ale szczególnie serdecznie chcę powitać przybyły do nas do Kałuszyna na dzisiejszy przegląd młodzieżowych orkiestry, które witamy gościnnie. Niektóre orkiestry są już nie po raz pierwszy, ale po raz piąty na tym piątym przeglądzie. Proszę Państwa, piąty przegląd młodzieżowych orkiestr dętych w Kałuszynie stał się jak gdyby pewną tradycją. Jego wielkość czy ilość uczestników zależy od wielu rzeczy, między innymi chociażby od takich warunków atmosferycznych jak dzisiaj. Ale jest to okazja do spotkania się i mieszkańców miasta i gminy na tym przeglądzie, jak i również jest okazja, żeby się członkowie poszczególnych orkiestr spotkały między sobą, wymienili doświadczenia, a jednocześnie jak gdyby następowała pewna konsolidacja tej grającej społeczności. Szanowni Państwo, witam Was bardzo serdecznie. Zwracam się tutaj do członków orkiestr. Witam się, czujcie tutaj dobrze, pięknie, grajcie nam, żebyśmy się cieszyli z tego powodu i radowali, podziwiali Was. Mieszkańców z kolei proszę i witam, żeby nagradzali nasze orkiestry tu uczestniczące w przeglądzie gorącymi brawami. Otwieram piąty przegląd młodzieżowych orkiestr w Kałuszynie. Thank you.
Thank you.
naszego przeglądu. Dziękuję i wiązuję za publiczne. Panu burmistrzowi, panie starosta, dziękujemy bardzo. Ja może przypomnę jeszcze, że w dzisiejszym przeglądzie wzięła udział Orkiestra Delta PKP Polskie Linie Kolejowe Zakład Linii Kolejowych Siedlec, Orkiestra Delta Wielkie Brawa, Orkiestra Delta Towarzystwa Muzycznego im. Antoniego Bruchniewicza z Łukowa.
bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.